Dzień dobry, witajcie. No mam nadzieję, że będzie mi tutaj przez te badyle malin będzie mnie widać. Mamy dziś sobotę. Postanowiłem wykorzystać tą okazję, tą pogodę. No, było piękniej. Było piękniej, bo wyszło słoneczko, świeciło tak. Zachęciło mnie do wyjścia z domu. No ja też będę tak wszystkich zachęcał. Jeżeli macie taką możliwość, macie gdzie, to po prostu wyjdźcie, czy na spacer, czy wykonać jakieś prace. No ja postanowiłem, że dzisiaj zrobię sobie taki miks prac. Mam kilka takich zaplanowanych robót na dziś i chciałbym właśnie zrobić taką relację z ogrodu, pokazać co i jak to wszystko wygląda. Mam do posadzenia dwie doniczki leszczyny, którą będę tutaj, tą ścieżkę przyjaźni będę powiększał, wydłużał. Będę chciał przyciąć maliny, to są maliny późne, jesienne. Będę chciał je przyciąć, żeby mi tutaj żadnych pączków nie zaczęły wypuszczać. Pogoda się robi, jaka się robi, robi się pięknie. Budzi się do życia ta przyroda, natura. Szedłem teraz przez plantację truskawek, jedną plantację, tam mam drugą. Szedłem przez plantację truskawek i widzę, jak one wyglądają, żyją. Nie tylko serca zaczęły się ruszać, czyli te środki roślin, ale po prostu już tutaj liście wyrosły troszkę takie większe, także już od dłuższego czasu to wszystko idzie. Też zadajecie pytania, co można teraz zrobić w truskawkach. No, jeżeli ktoś nie zrobił takiego nawożenia obornikiem na jesieni, bądź no taki wczesną jesienią można było już to zrobić, żeby wzbudować plon na przyszły sezon, można to zrobić jeszcze teraz. Można gdzieś tam sobie, jeżeli już nam się wytykają, zaznaczyły nam się rzędy truskawek, można obłożyć przekompostowanym, dobrze przekompostowanym obornikiem bądź kompostem, można sobie wzdłuż tych rzędów wyłożyć, ale przy samych roślinach wyłożyć właśnie obornikiem, żeby... No teraz mamy pogodę taką, że jest bardzo dużo wilgoci, są opady, więc to będzie... Te składniki będą wypłukiwane i będą dostarczane w głębszą partię ziemi, także można by było tak z truskawkami teraz jeszcze zrobić. Nie będę tutaj już gadał, tłumaczył, po prostu wezmę się za przycinanie malin. No i też ważną rzeczą jest, żeby po prostu później usunąć te pędy, najlepiej gdzieś to zutylizować. Nie wrzucać do ogólnego kompostu, żeby tu nie było jakichś patogenów, żebyśmy sobie nie przenieśli, bo tu mogą być jakieś choroby, które mogą nam wpłynąć na pozostałe rośliny. Także jeżeli wycinacie, to jest podobnie jak z pomidorami, jeżeli wycinacie, wyrzucacie krzaczki, jakieś porażone części pomidorów, w tym przypadku malin, po prostu lepiej to usunąć z pola, żeby nam te patogeny, żeby pozbyć się patogenów właśnie z działki. To są maliny późne, jesienne i te maliny śmiało można wyciąć w pień. Jeżeli są to te maliny, które owocują nam w czerwcu, czyli te normalnie owocujące, zostawiamy pędy z tamtego roku. Te, które świeże były w ubiegłym roku wypuszczone, te zostawiamy, a te, które owocowały w poprzednim roku, wycinamy. Z tego powodu, że one zakwitną, z moich doświadczeń tak właśnie jest, że one zakwitną, zaczną zawiązywać owoce i w pewnym momencie zaczną obumierać, więc no szkoda, żeby roślina traciła energię, soki, składniki pokarmowe na coś, co nie... No, to będzie bez powodzenia, tak? Także tu wycinamy, więc przy tych późnych malinach wycinamy wszystko, a przy tych wczesnych, czy normalnie owocujących w sezonie zostawiamy tylko pędy z ubiegłego roku, które w ubiegłym roku jako zielone zostały wypuszczone. No i witajcie w kolejnym miejscu. Tak jak mówiłem wcześniej, przepraszam, mam do posadzenia leszczynę. Mamy dużo wilgoci, jest mokro. Leszczynę przywiozłem od moich przyjaciół, od Reni i od Edzia. No tutaj chciałbym bardzo im podziękować za to. I tak jeszcze od siebie powiedzieć dwa słowa na temat właśnie tej naszej znajomości, na temat naszej przyjaźni. Słuchajcie, to są osoby, to są ludzie, którym bez mrugnięcia okiem powierzyłbym swoje życie, więc... Tak to wygląda. Tak to wygląda. I temu sadzę tutaj właśnie kolejne drzewka przyjaźni związane właśnie z tymi ludźmi. Także ja wszystkim życzę takiej znajomości, takiej przyjaźni.
żebyście potrafili też znaleźć takie bratnie dusze, które zawsze przyjdą Wam z pomocą, wyciągną dłoń w momencie, gdy będziemy tego potrzebować, a jeżeli nie będziemy w potrzebie, to będziecie w stanie właśnie utrzymywać takie przyjaźnie, takie znajomości, żebyście zawsze czuli się potrzebni. Oho! Tu już to ładnie poprzerastało. No, powinienem to był wysadzić w ubiegłym roku, ale z różnych powodów nie zdążyłem, a wyszło to wszystko. Także tu widzę, że już leszczyna, no jako jedna z pierwszych puszcza pąki, zaczyna tu już się coś ruszać, dziać, więc czas najwyższy, korzystając właśnie z tej pogody, z tej sytuacji pogodowej. Później zaczną się kolejne prace. Dobra, ja sobie to posadzę i jeszcze się włączę. Witajcie w kolejnej części filmu. Właśnie tutaj chciałbym poświęcić ten fragment na tematowi, od czego zacząć uprawę naszej działki. Wiele osób teraz właśnie decyduje się na uprawianie własnej działki, uprawę własnych warzyw. To jest bardzo praktyczne, no ale też od czegoś trzeba zacząć. I tutaj będzie taka wskazówka widziana z mojej perspektywy, jak ja to widzę. Może zrobię coś, podpowiem coś źle, ale takie to jest moje zdanie, tak ja to widzę. Więc jeżeli jesteśmy już tutaj właścicielami tej naszej wymarzonej działki, większej bądź mniejszej, niezależnie od tego, jaka tam jest gleba i tak dalej, to takie pierwsze kroki, od czego zacząć? To przede wszystkim to musimy zacząć od wyboru miejsca na tej działce, które chcielibyśmy poświęcić na poduprawę. No, nie może to być miejsce, które będzie zacienione, nie może to być miejsce gdzieś na jakiejś górce czy na jakimś zapadlisku. Najlepiej, gdyby to było równe. No, wybieramy sobie takie najbardziej optymalne miejsce, żeby też nie było jakaś bliskość, powiedzmy to, pola uprawnego, gdzie tam rolnik będzie, powiedzmy to, robił jakieś opryski, żeby nam wiatr tego po prostu nie przegonił, nie zgonił tej cieczy roboczej. Także no, tutaj musimy przemyśleć taką lokalizację, żebyśmy nie popełnili błędu, bo dużo pracy w to włożymy, żeby nas to cieszyło. No i gdy nie przemyślimy tego wszystkiego do końca, to możemy po prostu nie mieć tej uciechy, tej radości z tej właśnie wymarzonej naszej działki. I od czego później zaczynamy? Co dalej? Słuchajcie, no trzeba chyba, myślę, że jakimiś sznurkami wyznaczyć sobie miejsce, gdzie będziemy to uprawiać. Wtedy łatwiej będzie nam to przygotować. Czyli wyznaczamy sobie miejsce, czy jakimiś sznurkami, czy coś. No i zaczynamy, jeżeli to jest zazwyczaj, myślę. Biorę tu pod uwagę to, że jest to ugór, bądź jakiś przez wiele lat nieużytkowane było, tak? Więc trzeba by było wykosić te rośliny, które tam się znajdują, niezależnie od tego, w jakim to momencie. No teraz tych roślin nie ma, więc tą część pracy możemy pominąć, ale wtedy trzeba by było też zacząć od przeczesania tego terenu, sprawdzić, czy nic tam się nie znajduje, jakieś tam kamienie, nie daj Boże śmieci i tak dalej, więc tu musimy też sprawdzić, musimy przeszukać tą część tej naszej działki, żeby stwierdzić, czy tam nie ma takich właśnie niemiłych niespodzianek, żebyśmy się też darmo nie napracowali. Gdy już mamy ten etap pracy za sobą, bierzemy się po prostu do tej pracy fizycznej. Mamy już tutaj, myślę, sznurkiem wyznaczony ten teren, no i bierzemy się do takiej ciężkiej, mozolnej pracy. Ja sobie tutaj będę właśnie poświęcę taki fragment. To jest część działki, na której będę kolejną pryzmę z kompostem zakładał, więc sobie tutaj mogę w tej chwili to dla przykładu po prostu przekopać. A może tak, żeby było widać mnie bardziej tutaj w kamerze. Kawałek wezmę. Także przekopujemy raz przy razie tą naszą ziemię. Przy okazji sprawdzając, czy nic tutaj nam się nie wykopało, nie wyciągnęliśmy na wierzch. Także raz przy razie, przy okazji sprawdzimy, stwierdzimy, w jakiej kondycji jest ta nasza gleba. Tutaj w moim przypadku widzę, że jest mnóstwo dżdżownic, także ja dbałem o to, żeby zasiedlić tutaj to pole dżdżownicami. To jest
część działki, gdzie jest sporo gliny, to jest taki fragment, taka górka, sporo gliny, więc no ja dbałem o to, mączka bazaltowa, tutaj użyźniacz, humus, obornik, dbałem o to, żeby po prostu no, tej masy, biomasy, tej próchnicy tutaj wytworzyć, żeby do tego doprowadzić i tak sobie przekopujemy raz przy razie i to pozostawiamy na jakiś czas, na jakiś czas. Dobra, już nie będę dalej kopał, no jeżeli chcecie się tam pochylić nad tym, można to jakoś rozbijać, wyciągać jakieś kępy roślin, czy trawy, czy perzu, po prostu wyciągać, gdzieś to odkładamy, zbieramy. Później trzeba to usunąć, gdzieś wyrzucić takie miejsce, żeby nam to nie przeszkadzało i tak dalej. Zniknę z kadru, ale cały czas jestem. Cały czas, słuchajcie, jestem. I wezmę tutaj, wrócę do tematu odkwaszenia gleby. Także tak, możemy odkwasić glebę i chyba należałoby najpierw od tego zacząć przesypać ten nasz fragment, czy tą naszą działkę przeznaczoną pod uprawę roślin, przesypać, niezależnie od tego, jakie to będą rośliny, przesypać wapnem, żeby to zneutralizować pewne patogeny, pewne rzeczy, no i też odkwasić glebę, niezależnie od tego, czy ona jest ma optymalne pH, czy nie, no po prostu taki pierwszy, według mnie, zabieg. Najlepiej jest to zrobić wapnem mocno reaktywnym, czyli kredą nawozową. Ona bardzo szybko działa, to jest reaktywność, no nie wiem, na rzędu 90 kilku procent. Jest bardzo szybko zadziała. Możemy też tutaj, no, przepraszam, że ten worek brudny, ale leżał na zewnątrz. Tutaj mam wapno nawozowe węglanowe. Możemy też się właśnie takim wapnem posłużyć. Przesypujemy sobie ten fragment i jakiś czas odczekamy. Najlepiej, żeby przepłukał to deszcz, żeby wapno, te granulki, ono się rozpuszcza. Jest bardzo drobnej frakcji też taka mąka, więc to wapno, które tutaj jest zawarte, przeniknie nam do gleby i tą glebę nam, no mówiąc krótko, tak odkazi. Zregeneruje, odkazi, pozbawi różnego rodzaju patogenów. No i teraz druga rzecz, taka bardzo ważna, bo też mówiłem wielokrotnie o tym wapnowaniu, ale no jeszcze chcę dopowiedzieć, tak, skoro jesteśmy przy tym temacie, żebyście tak mieli wszystko w jednym miejscu, w jednym filmie. Może coś pominę, czyli później w następnych filmach się ukaże. Jeżeli wapnujemy, tak jak mówię, wapno jest bardzo reaktywne, więc wybija nam wszelkiego rodzaju, no tak, życie biologiczne, pozbawia, wyjaławia nam tą glebę przez jakiś czas, to później gleba odbuduje ten swój potencjał, ale no jest potrzeba, nawet do 6 miesięcy potrzeba, żeby gleba nam wróciła z powrotem do tego pierwotnego stanu, gdzie żeśmy zaczęli wapnować. O tym nikt nie mówi, ale warto o tym też wspomnieć, więc po kilku dniach, najlepiej, mówię, gdyby przyszedł deszcz, gdy nam się po prostu ta ziemia już tutaj nasyci tym wapnem, o, że tak powiem, nasyci się tym wapnem, wapno przestanie już działać, bo to kreda nawozowa bardzo szybko działa i szybko przestaje działać. Dobrze by było wtedy przed jakąś uprawą zastosować, żeby odbudować właśnie humus. Humus, czy może być to tak, ja mówię często, często używam właśnie też użyźniacza glebowego. Mogą to być również emy do właśnie zasiedlenia tych mikroorganizmów, bakterii, żeby z powrotem to wróciło do gleby. Także tu jest bardzo ważna rzecz. I to jest zależność, słuchajcie, bo właśnie w takiej glebie o optymalnym pH te mikroorganizmy mają łatwiejszą drogę do rozwoju. Także jedno z drugim się zazębia i tylko w tej kolejności właśnie najpierw wapnowanie, a później właśnie zastosowanie humusów, użyźniaczy czy emów. Można to połączyć, można osobno zastosować, to już jest dowolność. Także tak to się zazębia i właśnie w takiej glebie, która jest doprowadzona do optymalnego pH, stosując właśnie użyźniacze, humusy i tak dalej, to pH nam się raczej utrzymuje na stałym, niezmiennym ze sugestią zwyżkową, także może delikatnie nawet podnosić się to nasze pH.
o ile nie stosujemy jakichś zakwaszaczy typu jakichś nawozów i tak dalej, no ale cały czas rozmawiamy o tej sytuacji, gdy uprawiamy to w ekologii, uprawiamy to dla siebie z taką świadomością tego, co robimy i co jemy, bo to później wszystko trafia do naszych żołądków. I też jeszcze mi się tutaj tak jedna sugestia nasuwa, bo też czasami piszecie w komentarzach różne rzeczy, że no, kiedyś się nie stosowało tego i tak dalej. Słuchajcie, to jest prawda, ja nikogo do niczego nie namawiam, tylko mówimy o takich sytuacjach, gdy mamy stresowe warunki, tak? To się pięknie teraz określa, mamy stresowe warunki, mamy pogodę latą, jaką mamy, więc ta gleba, nawet będąca w bardzo dobrej kondycji, gdy nie ma wilgoci, nie ma wody, no się po prostu wyjaławia. Te mikroorganizmy podżyteczne schodzą dużo niżej, tam gdzie są optymalne warunki, więc trzeba w momencie, gdy są takie sytuacje, no to trzeba uzupełniać to, a zwłaszcza gdy przyjdzie właśnie przyjdzie deszcz, przyjdzie stan podwyższonej wilgotności, wtedy żeby po prostu to nie wracało od dołu, tylko żeby po prostu już było, więc no co jakiś czas trzeba to powtarzać, przywracać, także no jak tutaj podlewamy na przykład humusem, czy robimy to do fertygacji, czy gdzieś tam do sączków, do tego zbiornika na wodę i rozprowadzamy to sączkami, można tam sobie wlać humus, tylko tutaj zaznaczam, że musi być taki klarowny, czysty, przefiltrowany, żeby nam nie pozatykał otworków, tak samo jak do opryskiwacza, spryskiwacza, dokładnie ten sam humus. Więc możemy właśnie w taki sposób, wtedy uzupełniamy te mikroorganizmy, przynajmniej tutaj w tym miejscu, gdzie rośną nasze rośliny, a jeżeli chcemy poszerzyć, no to wiadomo, możemy szerzej to podlewać i uzupełniać wodę, jeżeli nas stać i mamy tyle czasu, mamy tyle sił i tak dalej, mamy dostępność do wody. Więc tak to by wyglądało. Więc tutaj jeszcze wrócę do tego rozpoczętego tematu, że oczywiście nie musimy tego robić. Ja tylko pokazuję, że można i tak, żeby po prostu no, zwiększyć sobie tą efektywność. To nie ma, nikogo do niczego nie zmuszam i też sam stosuję tylko w sytuacjach takich, kiedy mogę. No, a że nagrywam film, no to pokazuję, tak, od czasu do czasu można to zastosować. Jeżeli ten rok będzie optymalny, to po prostu no, zrezygnuję z tych wielu zabiegów. Zostawię sobie jakąś tam ochronę emami, zostawię także prawdopodobnie nawet i aminokwasów nie będę stosował, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. No. Po co kosztować się, jak można po prostu pozwolić naturze, żeby się rządziła, bo ona chyba doskonale wie, co robi, a my powinniśmy tylko czerpać od tej natury i tak dalej. Także to by było chyba na tyle na temat właśnie tego, od czego zacząć. No, podejrzewam, że jeszcze dogram tutaj, czyli, no bo wiadomo, trzeba za jakiś czas, gdy mamy już tu zwapnowane, mamy uzupełnione właśnie humusem, czy użyźniaczem, czy emami, no to trzeba później jeszcze będzie uprawiać tą glebę tak, żeby powyciągać tutaj te większe jakieś skupiska roślin i tak dalej, no żeby to oczyścić z chwastów i tak dalej. Można później po jakimś czasie, no ale to już mówię, będzie w dalszej chwili, gdy doprowadzimy do takiej optymalnej formy, możemy, słuchajcie, również później zastosować mączkę bazaltową, ale najpierw wapnujemy, a później pójdzie mączka. Ona też ma wpływ na rozwój tych mikroorganizmów, także tu bardzo fajnie uprawi nam to glebę. Mączkę stosujemy również do pryzmy, do kompostowania, także bardzo się tutaj fajnie sprawdza, zresztą jest tutaj nawet na tej mojej i doskonały dodatek do kompostu, także możemy uzupełniać i pryzmę z kompostem, więc wracając do tematu, trochę tak rozbiegam, ale przepraszam, chcę dużo powiedzieć. Więc możemy sobie tutaj później czy posypać kompostem, z takim kompostem z mączką, wtedy on jest wzbogacony, czy po prostu możemy posypać samą mączką, która będzie miała właśnie pozytywny wpływ na strukturę i kondycję gleby, także to jest, wtedy używamy jako nawozu, także no, fajnie nam tą glebę uprawi. No i wtedy, słuchajcie, no nie bójmy się, nawet jeżeli zaczniemy teraz zimą, teraz mamy warunki, jeszcze jest zima, możemy właśnie już zacząć uprawę, przygotowywanie tych naszych działek, fragmentów działek,
właściwie też, jeżeli to będzie fragment działki właśnie pod uprawę. Także niektóre rośliny śmiało możecie w czerwcu sobie posiać, także na pewno zdążycie. Jeżeli będą optymalne warunki, tak jak teraz, będzie dużo wilgoci, to wszystkie te procesy będą zachodziły dużo szybciej w glebie. No jeżeli będą złe warunki, to nie trzeba, niestety, ale trzeba właśnie, niezależnie od tego, czy mamy cokolwiek posiane na tym fragmencie działki, trzeba zwilżać, tak samo jak z pryzmą kompostu. Też trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy ona jest wilgotna, bo tam, gdzie jest wilgoć, tam jest życie, a życie powoduje to, że rodzi się kolejne życie. Także tutaj, wracając do tej części działki, jeżeli będzie po prostu sucho, a niezależnie od tego, czy będziemy mieli cokolwiek tam posiane, czy nie, to po prostu musimy zwilżać, żeby to wszystko żyło. To życie, które tam naturalnie występuje, żeby po prostu zrobiło to, co do niego należy, a później niech nam odda to, na co liczymy. Także zbierzemy te nasze owoce naszej pracy, naszej współpracy właśnie z przyrodą. To tyle by było, słuchajcie. Mam nadzieję, no, że coś, cokolwiek komuś pomogło mi, jakoś otworzyłem oczy. Oczywiście, słuchajcie, zostawię tutaj do siebie numer telefonu, żebyście pod filmem w opisie, żebyście mogli ewentualnie tutaj, czego nie zrozumieliście, bo też są takie pytania, że za szybko mówię, niezrozumiale mówię, no też przepraszam Was za to, ale możecie do mnie napisać, możecie do mnie zadzwonić, no zawsze, będę miał czy nie będę miał czasu, no to w każdej, znaczy zawsze po jakimś czasie się po prostu tam odezwę do Was i jeżeli nie będę miał czasu odebrać czy odpisać na SMS-a, staram się na wszystkie takie pytania odpowiadać, odpisywać, ewentualnie zadzwonić. Także tutaj zostawię numer do siebie, żebyście mogli ewentualnie zadzwonić i dopytać się o pewne rzeczy, które no może źle wytłumaczyłem, może żeście nie zrozumieli, bo tak trochę przeskakiwałem z tematu na temat. No to tak by to wyglądało. No i słuchajcie, no cóż mogę życzyć na koniec? No, mamy sytuację teraz taką w kraju, jaką mamy. No, robić trzeba swoje, trzeba z optymizmem patrzeć w przyszłość. I taki zwykły zjadacz chleba, konsument, Polak, obywatel nasz, naszego kraju, no, ma wiele, może wiele teraz zrobić, wiele uczynić. Stawiajmy na tą naszą solidarność, naszą jedność. Jesteśmy tutaj, żyjemy w tym naszym kraju, w tym pięknym naszym kraju. Możemy też wiele dla niego zrobić. Kupujmy z jakichś lokalnych wytwórni, zakładów, piekarni i tak dalej. Od rolników, od takich pierwszych producentów żywności starajmy się kupować od osób, które no wiemy, że są dobrze. I to też apeluję do tych innych, żebyście nie wykorzystywali tej sytuacji teraz, żeby to nie było takiego przejścia z deszczu pod rynnę. Ja, jeżeli ja jestem w stanie uprawiać coś w ekologii, nawet stosując te środki, to też jest ekologia. Jeżeli ja jestem w stanie uprawiać i efekty mam, jakie mam, każdy może. Naprawdę to nie jest jakiś wielki wyczyn, ale wracając do tego, no, stawiajmy na polskie marki i tak dalej. Także no tutaj trzeba też się opowiedzieć po właściwej stronie. Róbmy swoje, róbmy to, co do nas należy, a właśnie takie wspólne działanie naprawdę może dużo zmienić. Dziękuję Wam, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz przepraszam za tą chaotyczność, no ale taki jestem. Nie jestem jakimś tam redaktorem, reporterem. Robię to amatorsko. Mam prawo do błędów, tak jak każdy zresztą. Mam prawo do błędów, także przepraszam za każdym razem. Wybaczcie mi to. Dziękuję Wam za wyrozumiałość, za serdeczność, za te wszystkie ciepłe, miłe komentarze. No i zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze coś mądrego Wam powiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.